Przepłynięcie Oceanu Atlantyckiego zajęło Kolumbowi w 1492 roku 70 dni, Lindbergowi w 1927 roku 33 godziny, a obecnie naddźwiękowy samolot zrobi to w 3 godziny. W dzisiejszym wideo opowiemy Wam, czym podróżowali ludzie w tamtych czasach, jak ewoluował transport i jak powstawał ponad 100 lat temu. Zacznijmy od transportu wodnego. Największym statkiem XIX wieku był brytyjski parowiec Great Eastern. To pierwszy duży statek zbudowany w całości z metalu, który oprócz silnika posiadał również żagle. Do zbudowania kadłuba o długości 211 metrów potrzeba było około 30 tysięcy metalowych płyt o wadze około 300 kg każda. Do wykonania takiej pracy wykorzystano 3 miliony nitów. W stoczni pracowało 12 tysięcy osób, a wewnątrz bliźniaczego kadłuba dzieci przeciskały się między ścianami, aby te nity piłować. Ukończony kadłub ważył około 11 tysięcy ton. Budowa Great Eastern okazała się skomplikowanym przedsięwzięciem, trwała 4 lata, a cały projekt czterokrotnie przekroczył planowany budżet. Nawet pierwsze wodowanie ogromnego statku w obecności 100 tysięcy ludzi i dygnitarzy nie powiodło się. Statek utknął na szynach, zginęło 2 robotników, kilku zostało rannych i od tego momentu statek był uważany za nieudany. Niemniej jednak trwałość parowca była legendarna. Pod koniec 1861 roku parowiec trafił na burzę, która wybiła ster i koła napędowe oraz uszkodziła część przedziału pasażerskiego, ale na szczęście nikt nie został ranny. Następnie parowiec uszkodził zewnętrzną część podwójnego kadłuba, czego pasażerowie nawet nie odczuli. Z powodu mniejszych uszkodzeń zatonął liniowiec Titanic. Zła sława od samego początku odpychała od statku dosłownie wszystkich pasażerów i w 1865 roku zmienił on swoją specjalizację. Stał się statkiem do układania kabli. Przez 9 lat pracy położył 5 kabli przez Ocean Atlantycki i jeden z Bombaju do Adenu. A teraz porozmawiajmy o budowie pociągów. W końcu pociągi są jednym z najważniejszych środków transportu na całym świecie. Każdego dnia koleją podróżują miliony pasażerów, a nikogo już nie dziwi fakt, że bilet na pociąg można kupić online w domowym zaciszu i wsiąść do pociągu po prostu, okazując konduktorowi bilet elektroniczny. Pierwsze pociągi rozwijały ogromną w tamtych czasach prędkość od 6 do 10 km na godzinę. Chociaż pociągi pojawiły się znacznie wcześniej niż transport samochodowy, a także dużo wcześniej niż transport lotniczy, w rzeczywistości pojawienie się komunikacji kolejowej to, można powiedzieć, niedawne wydarzenia. Nawet 200 lat temu nikt nie mógł sobie wyobrazić, że wkrótce ludzie będą wygodnie podróżować na dowolne odległości i to bez pomocy koni. Prototyp pociągu, bardzo prymitywny, można nazwać powozem, który powszechnie wykorzystywano w XVIII wieku w Europie. Pomiędzy określonymi punktami, na przykład kopalnią i wioską, układano drewniane deski, które spełniały rolę dzisiejszych szyn. Wagoniki, prowadzone przez konie lub ludzi, poruszały się po nich tam i z powrotem. Pod koniec XVIII wieku pojedyncze wagony zaczęto łączyć ze sobą żelaznymi pierścieniami, aby zwiększyć wydajność transportu. Takie krótkie pociągi, składające się z kilku wagonów, transportowane po drewnianych szynach za pomocą koni, stały się prototypem pociągów znanych nam obecnie. W 1804 roku angielski inżynier wynalazca Richard Trightwick zademonstrował pierwszą lokomotywę parową. Konstrukcja ta była kotłem parowym o cylindrycznym kształcie, do którego przymocowano wagon z węglem i miejscem dla palacza, a także jeden wagon, w którym mogli jeździć zainteresowani pasażerowie. Pierwsza lokomotywa parowa nie wzbudziła większego zainteresowania wśród właścicieli kopalń, których Trightwick chciał przekonać. Być może jego genialny wynalazek wyprzedził swoje czasy, jak to często bywa. Wysoki koszt materiałów do produkcji szyn, konieczność ręcznego tworzenia wszystkich części lokomotywy, brak funduszy i wykwalifikowanych asystentów – wszystkie te negatywne czynniki doprowadziły do tego, że w 1811 roku Trightwick porzucił swój pomysł. Korzystając z rysunków i opracowań Trightwicka, wielu europejskich inżynierów zaczęło aktywnie tworzyć i ulepszać różne typy lokomotyw parowych. Od 1814 roku kilka modeli zaprojektowano i z powodzeniem eksploatowali je właściciele kilku dużych kopalń.
Pierwsze pociągi towarowe mogły przewozić około 30-40 ton ładunku i rozwijały prędkość do 6-8 km na godzinę. 19 września 1825 roku pierwszy pociąg obsługiwany przez jego twórcę George'a Stephensona wjechał na pierwszą publiczną linię kolejową między Darlington i Shockton. Pociąg składał się z lokomotywy parowej, 12 wagonów towarowych przewożących mąkę i węgiel oraz 22 wagonów pasażerskich. Waga pociągu wraz z ładunkiem i pasażerami wynosiła 90 ton, a jego prędkość na różnych odcinkach od 10 do 24 km na godzinę. W 1830 roku w Anglii otwarto główną linię Liverpool-Manchester. W dniu jej otwarcia przejechał nią pociąg pasażerski, który zawierał wagon pocztowy, również pierwszy na świecie. Po stworzeniu i uruchomieniu pierwszego pociągu ludzie zaczęli myśleć o podboju przestrzeni powietrznej. Przed erą budowy samolotów ludzie zbudowali dwie udane maszyny latające. Był to balon i sterowiec. Podczas gdy pierwszy z nich wzniósł się w niebo samodzielnie, drugi był już wyposażony w silnik. Sterowiec zna większość osób, ale niewiele z Was wie, że jego miejscem powstania była Francja. Zainspirowany ideą balonu, francuski matematyk Charles Monnier, uważany za ojca sterowców, opracował swój unikalny projekt statku powietrznego. Nieco później, korzystając z pomysłów Monnier, Francuz Henri Giffard zaprojektował pierwszy sterowiec, którym wynalazcy udało się wzbić w niebo w 1852 roku i przelecieć około 28 km z maksymalną prędkością 8 km na godzinę. Sterowiec miał kształt cygara, jego długość wynosiła 44 metry, a średnica 12 metrów. Urządzenie było wyposażone w silnik parowy ze śmigłem powietrznym. Niemiecki wynalazca Ferdinand von Zeppelin dał ogromny impuls do szybkiego rozwoju konstrukcji sterowców. Jego sterowce były wykorzystywane nie tylko do celów pokojowych, ale także wojskowych na początku II wojny światowej. Sterowce te były niezwykle lekkie i miały kształt wydłużonego cygara. Wydawały się unosić w przestworzach zupełnie bez żadnego wysiłku. Z czasem nie tylko rozmiar, ale i znaczenie sterowców rosło. Sterowiec, którego wymiarów wciąż nie mógł przekroczyć żaden inny statek powietrzny w historii lotnictwa, był budowany w Niemczech od 1931 roku, a jego pierwszy lot testowy odbył się 4 marca 1936. Lot miał miejsce nad jeziorem Bodensee i okolicach Friedrichshafen. Trwał około 3 godzin. Już 23 marca 1936 roku Hindenburg wykonał swój pierwszy oficjalny lot, a 6 maja udał się na linie transatlantyckie. Hindenburg był ogromny, jego długość wynosiła 246,7 metra, a średnica 41,2. Pod względem ładowności i pojemności Hindenburg był rekordzistą wśród lotów komercyjnych i mógł przewozić do 133 osób na długich dystansach. Ładowność LZ-129 ledwie przekraczała 100 ton, ale wpływ na to miał zasięg trasy, paliwo i prowiant dla załogi zmniejszały ładowność. 6 maja 1937 roku Hindenburg kończył swój kolejny rejs do Lakehurst w USA. Podczas dokowania do masztu sterowiec zapalił się, zabijając 35 z 97 osób na pokładzie, a także jednego członka załogi naziemnej. W wyniku śledztwa zarówno niemiecka, jak i amerykańska komisja doszły do wniosku, że pęknięty stalowy drut użyty do połączenia części konstrukcji przebił zbiorniki wodoru. Mieszanina wodoru i powietrza zapaliła się od elektryczności statycznej, która nagromadziła się w powłoce po przejściu przez front burzowy. W historii doszło do wielu katastrof sterowców, ale Hindenburg stał się swego rodzaju symbolem cywilnego wykorzystania sterowców. Jego katastrofa stanowiła jasny punkt w tym rozdziale lotnictwa. Na początku XX wieku, kiedy samochody dopiero zaczynały podbijać świat, większość ludzi podróżowała wozami konnymi. Oczywiście nie możemy pominąć powstania pierwszych aut. Królami szos w tamtych czasach były silniki parowe. W 1902 roku 485 z 909 nowo zarejestrowanych samochodów w Ameryce było napędzanych parą. Potężne, dzięki ogromnemu momentowi obrotowemu, wykazywały się doskonałą dynamiką, miały prosty system sterowania i długą żywotność. Tylko silni mężczyźni, którzy nie bali się brudnej roboty, mogli nimi jeździć. Przed podróżą właściciel musiał wlać do układu kilka wiader wody, rozgrzać kocioł do temperatury roboczej i dopiero wtedy usiąść za kierownicą. Podczas jazdy trzeba było bacznie obserwować ciśnienie pary i ręcznie regulować dopływ oleju silnikowego do tłoków.
Niemniej jednak z czasem zaczęły pojawiać się samochody parowe o naprawdę akceptowalnych właściwościach. Na przykład firma Doble produkowała samochody z bardzo ciekawymi kotłami, jak na swoje czasy. Wykorzystywały one spirale ponad 170 metrów rur o zmiennej średnicy. Krążyły w niej tylko 2 litry wody, więc latem ciśnienie robocze było osiągalne w około 1,5 minuty. Maszyna nadawała się wtedy znacznie więcej niż tylko do parkowania. Mogła wjechać na autostradę i rozpędzić się do 150 km na godzinę. Po 1910 roku prawie wszystkie firmy wycofały się z rynku samochodów parowych. Nie wiadomo dokładnie, kiedy pojawił się pierwszy samochód elektryczny, jednak od końca lat 30. do początku 40. XIX wieku opracowano i zbudowano 3 projekty. W Szkocji zrobił to Robert Anderson, a w Anglii Robert Davidson, a w Ameryce Thomas Davenport i Page. W Rosji w 1838 roku B.S. Jacobi opracował silnik zasilany baterią z ogniwami galwanicznymi. Pomimo tego, że były to pierwsze jaskółki, nie rozpowszechniły się. Duża waga, mała prędkość, około 4 km na godzinę i brak małych akumulatorów, które można by ładować, czyniły je mało przydatnymi w podróży. Minęło ponad 20 lat i w 1865 roku we Francji Gaston Plaund opracował baterię, którą można było ładować, ale jej wykorzystanie w praktyce okazało się niemożliwe. Potrzeba było jeszcze kilku lat, aby zmniejszyć jej wagę i uczynić ją odpowiednio pojemnościową i ładowalną. Już na początku lat 80. powstawały projekty samochodów elektrycznych, które były znacznie prostsze niż samochody z silnikami spalinowymi. Prędkość pojazdów elektrycznych nie przekraczała 20 km na godzinę. Nadszedł złoty wiek elektryków. W tamtych latach prędkość i zasięg nie miały większego znaczenia, ale łatwość uruchomienia, serwisowanie i to, że samochód pracował niemalże bezgłośnie. Łatwa kontrola nad pojazdem elektrycznym pozwoliła nawet kobietom go prowadzić. Pod koniec wieku samochody elektryczne zaczęły być produkowane masowo. Od 1897 w Anglii pojawiły się nawet takie taksówki, które praktycznie nie różniły się od dotychczasowych. We Francji w 1906 roku rozpoczęto masową produkcję samochodów elektrycznych poruszających się z prędkością 30 km na godzinę. Mogły one pokonać dystans nawet do 80 km. Stopniowo sytuacja zmieniała się nie na lepsze. Odkryto bogate złoża ropy naftowej, zaczęto produkować tanią benzynę, powstały autostrady, po których można było podróżować na duże odległości. Samochody elektryczne do tego czasu wciąż nie mogły rozwinąć dużych prędkości. Ich waga była wysoka, a zasięg bez ładowania dość mały. Stopniowo popularność samochodów elektrycznych spadała, a do 1930 roku produkcja praktycznie ustała. Benz Patent Motorwagen powszechnie uchodzi za pierwszy masowo produkowany samochód z silnikiem spalinowym w historii ludzkości. Niemiecki projektant Karl Benz opatentował go 29 stycznia 1886 roku. Kilka miesięcy później inny projektant, Gottlieb Daimler, również Niemiec, zaprezentował swój samochód Daimler Moto Kutsche, który z jakiegoś powodu również uważa się za pierwszy. Samochód Benza miał prawie wszystko, co mają dzisiejsze auta. Silnik benzynowy z zapłonem iskrowym, skrzynię biegów ze sprzęgłem, hamulce, a nawet miękkie zawieszenie kół. Samych kół było jednak mniej, bo tylko 3. Jednym ze słabych punktów Benza i Daimlera zresztą też był układ zasilania. Gaźnik parowy nie pozwalał na regulację obrotów w szerokim zakresie. Skrzynia biegów miała tylko jeden bieg, przez co samochód załadowany 2 osobami trzeba już było pod górę pchać. W przyszłości układ chłodzenia, który początkowo nie posiadał chłodnicy, wymagał dalszego rozwoju. Ogólnie jednak samochód Benza okazał się dobrze przystosowany do eksploatacji. W ciągu następnych 2 lat zbudowano 2 kolejne doskonałe modele, jeden po drugim, i rozpoczęto sprzedaż komercyjną. Od tego czasu samochody przeszły już wiele modyfikacji i osiągnęły poziomy, które widzimy dziś. I to wszystko na dziś. Jeśli to wideo Was zainteresowało, możecie je polubić i podzielić się opiniami w komentarzach. Do zobaczenia wkrótce.